Cześć, witajcie drodzy widzowie. Dawid z tej strony, zapraszam do kolejnej recenzji książeczki z wydawnictwa AMED, serii LEGO Ninja Go. No, taka recenzja trochę z przeszłości, przez to, że tą książeczkę znalazłem w troszkę lepszej cenie niż standardowe 10 zł. Gdzieś tam ostatnia sztuka sobie leżała w sklepie, który każdy z Was zna, czyli Biedronce. Tak więc zobaczmy sobie, jak ta książeczka wygląda. Kupiłem go ze względu na to, że no wiadomo, zawsze to jakaś dodatkowa figurka i będziemy mieć dobre porównanie, jak one wyewoluowały. Podoba mi się tutaj maska, ale do figurki sobie przejdziemy na końcu oczywiście. Teraz zobaczmy, jak wygląda nasz magazyn, nasza książeczka. Constrictai. Mam nadzieję, że to dobrze czytam. Jest to tutaj główny tytuł naszej właśnie książeczki. Ninja kontra Constrictai. Jak zwykle podejrzewam, że troszkę źle to czytam, ale w razie czego mnie poprawcie. Mamy tutaj wężową siłę, Scalidor, Bytar, Snake, Chokun. Tutaj też oczywiście mnie poprawcie, jeśli coś źle przeczytałem. Mamy na pewno tam opisy tych postaci, bardzo fajnie. Jeśli ktoś nie jest w temacie, może sobie właśnie tutaj uzupełnić wiedzę. Nie ufaj wężowi. Bardzo ładne minifigurki były. Szkoda, że mnie to trochę ominęło, że nie zbierałem tych setów, ale widzę, że były one naprawdę świetne. Mamy tutaj oczywiście gry i zabawy. Kreska taka trochę, troszkę nawet bardziej niż komiksowa bym powiedział. Takie malunki. Tak więc, no podoba mi się. Papier też jest dobry, jak to zawsze tutaj zwracam na to uwagę. Oczywiście coś do poczytania, troszkę więcej niż w standardowych magazynach LEGO. Rysunki też mamy fajne, naprawdę można tutaj zawiesić oko i oglądać te detale. Tutaj mamy Kaja, jeśli się nie mylę. Kolor na to wskazuje naszego bohatera. Prawda czy fałsz? Pytania i odpowiedzi. Tutaj oczywiście na końcu takiej książeczki zawsze mamy rozwiązanie tych zagadek, tak więc nie martwcie się, jeśli ktoś na przykład z Was nie zna odpowiedzi na wszystkie, no to możecie uzupełnić wiedzę później, sprawdzając na końcu i porównując ze swoimi. No ja na pewno będę miał problem, jeśli gdzieś tam do tego wrócę, bo nie śledzę tego dokładnie. Kawałek komiksu. O, Quiz Ninja. No weźmy pierwsze z brzegu pytanie na przykład. Dlaczego Constrictai są trudnymi przeciwnikami dla ninja? Constrictai są bardzo silni, znają spin jutsu, są bardzo inteligentni. No, trzecie pewnie odrzucam, bo gdzieś tam widziałem ich inteligencję w spin jutsu. No, spin jutsu to jest pewnie coś wyjątkowego dla naszych ninja. No to Constrictai są bardzo silni, tak bym odpowiedział. Tutaj jest oczywiście więcej pytań. Zrobię Wam stop klatki, jeśli chcecie zobaczyć. Tutaj zrobimy jeszcze przybliżenie na 5 pytań, 4. Tutaj troszkę niżej Wam pokażę. I za chwilę pokażę jeszcze odpowiedzi. Tak, i tu mamy na przykład odpowiedzi na samym dole 1A, czyli tutaj trafiliśmy. Więc spokojnie, odpowiedzi do pozostałych quizów. Nasz Zane, sposób jego budowy. Zobaczymy, czy natruki będą także z tyłu na jego torsiku i nóżkach. Standardowe naramienniki, jeden wyraz twarzy, też taki prosty. Ale to, co mi się podoba, to nakrycie głowy, jego maska z takim dodatkowym malowaniem na przedzie w kolorze złotym, które zgrywa się z naramiennikami. Dobrze, tak więc tak wygląda nasza książeczka. Tutaj oczywiście ta cena jeszcze powtórzona, to jest wydanie z 2016 roku i przejdziemy do samej minifigurki. To co mi się tutaj podoba, to oczywiście jeśli się postaramy, jesteśmy ją w stanie wyciągnąć bez rozdzierania tego papierka nawet. O, co można tak zrobić i mamy naprawdę w bardzo dobrym stanie książeczkę i teraz sobie złożymy naszą minifigurkę. Figurka zawiera wprawdzie mało elementów, ale bardzo mi się podoba. No jest to spowodowane m.in. tym, że bardzo lubię biały kolor, który pasuje do wielu rzeczy. Tutaj w połączeniu z brązowymi pasami na torsie i z jego narzutą, taką kataną, no jest to naprawdę fajne. Ten element, ta lamelka dookoła, która obszywa właśnie jego szatę, taka jakby kremowa, słomkowa, naprawdę mi się podoba. Może pokażę Wam, o co mi chodzi. To jest ten element, który tutaj idzie i tutaj dookoła szyi, spod której wystaje jakby chusta. Bardzo ładne połączenie kolorów. Nie ma niestety żadnych nadruków na rękach, ani z tyłu na nóżkach.
zobaczmy z tyłu, jak to wygląda. Nóżki, tak jak mówiłem, tylko białe, natomiast bardzo ładny element tutaj nam prześwituje przez jego element, który, do którego doczepia swoją katanę. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie ma niestety alternatywnego wyrazu twarzy, także tutaj minusik za to od razu. I tak wygląda jego nadruk z tyłu. Bardzo ładny, prosty, ale naprawdę mi się podoba. Nie widziałem czegoś takiego wcześniej. Tak więc tutaj no kolejny plusik. Jeśli chodzi o naramienniki, tutaj no, zdania są podzielone. Wielu fanom nie podoba się tego typu element. Troszkę on tutaj za bardzo wystaje. Taki jest jakby niedopracowany. Może się tak wydawać. Ale jeśli chodzi o kolorystykę, to jak najbardziej pasuje on do całości. Tak wygląda twarz naszego bohatera. Skupiona, ale nie agresywna. Czyli może jest przed nim jakieś wyzwanie, ale raczej do pokonania jest, powiedzmy, jakiś tor przeszkód, a nie przeciwnik. Tak mi się wydaje. Załóżmy mu maskę. Naprawdę świetnie się prezentuje. Lubię ten nadruk. Ten złoty idealnie tutaj pasuje do białego. Teraz porównajmy naszego Zeina z tym, który dostaliśmy niedawno w magazynach Lego. No, znalezienie podobieństw w tych dwóch postaciach będzie bardzo trudne. Wprawdzie jest to Zane, jednak no, jak widzimy, kolorystyka, naramienniki, maski. Maski są te same oczywiście, jednak kolorystyka jest zupełnie inna. Srebrna, a tutaj biała. No, do oceny Wam pozostawiam, która jest lepsza. Oczywiście w białym lepiej sprawdza się biała ze złotym, w srebrnym jednolita srebrna. Tutaj nie mam do tego wątpliwości. Nadruki na nóżkach także są w obu przypadkach. Z tyłu ich brak na nóżkach. Natomiast to, co mi się podoba, to co ja uważam za taki łącznik między tymi postaciami, to jest ten nadruk na plecach, który już Wam pokazywałem, a który pojawia się u naszego tytanowego Zeina w takiej oto formie. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej te dwie minifigurki zasługują na to, aby stać obok siebie i godnie tam reprezentować naszą kolekcję. Dzięki Wam piękne za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Zapraszam oczywiście już niedługo do następnych. Pozdrawiam. Cześć.